nie przyciągasz tego, co chcesz, tylko przyciągasz to, kim jesteś. I uważaj, co mówisz, bo słowa to zaklęcia. Księga ludzkości, zapraszam. Umysł jest podstawowym kreatorem rzeczywistości. Zarządzanie. Rządź umysłem. Kontrolując twoje informacje, kontrolują twoją percepcję. A twoja percepcja jest twoją rzeczywistością. Nie przyciągasz tego, czego chcesz. Przyciągasz to, kim jesteś. Twoje myśli są elektryczne, a emocje magnetyczne. Łącząc te dwie rzeczy, aby doświadczyć tego, czego chcesz, wysyłasz częstotliwość elektromagnetyczną do pola kwantowego. A wtedy przyciągniesz do siebie dowolną częstotliwość, którą wyemitujesz. Masz dwa głosy w swojej głowie, niższą jaźń i wyższą jaźń. W okultyzmie jest to dusza i ciało. Dusza to prawdziwy ty. Ten, który chce robić wszystkie dobre rzeczy. Ciało to ego, zwierzę. Zsynchronizuj ciało i duszę, aby stały się jednością. Nie możesz odnieść sukcesu, jeśli nie działasz zgodnie z tym, czego chce dusza. Dusza jest w sercu i dlatego mówi się, że podążaj za swoim sercem. Jeśli będziesz podążać za tym wewnętrznym przewodnikiem w sercu, doprowadzi cię on do tego, dlaczego masz tu być. Uważaj na to, co mówisz. Twoje słowa to zaklęcia, dlatego nazywa się to zaklinaniem. Cokolwiek mówisz, nadajesz temu moc. Stawiasz za tym moc. Uważaj na to, co myślisz, ponieważ są to twoje słowa. Uważaj na to, co mówisz, ponieważ z twoich słów wynikają twoje czyny. Kontrolując swój umysł, kontrolujesz swoją rzeczywistość.